Piotr Pagieła. Witam Państwa i witam gości Polskiego Radia Katowice. Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość, były pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy. I europoseł Lewicy Łukasz Kochut w Brukseli. Kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Katowice. Drodzy panowie, w zeszły piątek związkowcy oraz delegacja rządowa podpisali porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. Ostatnia kopalnia należąca do Polskiej Grupy Górniczej zakończy działalność w 2049 roku. Drodzy panowie, zanim będziemy mówić o dochodzeniu do tego 2049 roku, to chciałbym, żeby panowie popuścili wodze fantazji. Jak będzie wyglądać województwo śląskie w 2050 roku? Panie ministrze, pana zdaniem? No będzie tak wyglądało, z jaką determinacją będziemy realizowali programy dla województwa śląskiego. Ten program zaproponowany przez pana premiera, będący częścią wielkiego programu odbudowy gospodarczej Polski, jest bardzo ważnym elementem w transformacji sektora surowcowo-energetycznego. W moim przekonaniu to jest filar i podstawa, fundament tego, żeby w roku 2050 następne pokolenia mogły żyć w dobrze jakby umeblowanym województwie śląskim, dobrze rozwijającym się, ale również dbającym o środowisko, dbającym o wszystkie te elementy, które są związane z funkcjonowaniem każdego człowieka, każdej rodziny. Ja jestem głęboko przekonany, że ten proces transformacji, który będzie realizowany, również da szansę do tego, żeby stabilizować wszystkie te elementy związane z energetyką, z nowoczesną energetyką, również z tym źródłem, który jest dzisiaj dla nas podstawą bezpieczeństwa energetycznego, węglem, bo on może być wykorzystywany i w moim przekonaniu będą takie technologie stosowane, które pozwolą na to, żeby węgiel w tych nowoczesnych technologiach był stabilizatorem naszego sektora energetycznego. Wyobrażam sobie województwo jako miejsce bardzo przyjazne, bardzo ciekawe, bo przecież południe tego województwa to bardzo ciekawy, zielony teren, ale wszystkie jego elementy są niezmiernie atrakcyjnymi miejscami na mapie naszego województwa. Panie pośle, pana wizja województwa śląskiego w 2050 roku, kiedy nie będzie już kopalni? Ja mam przede wszystkim nadzieję, że w centrum tej sprawiedliwej transformacji będzie człowiek i że rzeczywiście powstaną na Śląsku i w województwie śląskim nowe miejsca pracy, także w zielonym przemyśle, także w kulturze, także w IT. O to walczymy też w Parlamencie Europejskim, żeby ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji był jak najwyższy. Myśmy tutaj wspólnie z innymi posłami do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego wywalczyli praktycznie, że ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji liczyłby 10 miliardów euro, jeśli chodzi o całą Polskę, z tego prawie 90% byłoby prawdopodobnie dla Śląska, dla województwa śląskiego. No niestety po tej ostatniej Radzie Europejskiej w lipcu, gdzie premier Morawiecki trochę odpuścił ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, skupił się na kwestiach związanych z praworządnością. Ten fundusz został zmniejszony, ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa. Mam nadzieję, że Polska wróci do tego stołu i że podpisze rzeczywiście neutralność klimatyczną do 2050 roku, bo przypominam, że Polska jest jedynym krajem, która tej neutralności klimatycznej nie podpisała. I że te fundusze zostaną zwiększone. My tutaj w Parlamencie Europejskim będziemy walczyć. Panie ministrze, negocjacje trwały kilka dni, przygotowania do tych negocjacji także trwały. Panie pośle i panie ministrze, od pana ministra zaczniemy. Za kogo trzymał pan kciuki w czasie tych negocjacji? Za stronę rządową, za związkowców czy za górników? Ja przede wszystkim trzymałem kciuki za to, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby w drodze otwartego, odpowiedzialnego dialogu obydwie strony były usatysfakcjonowane, bo przecież rząd nie jest przeciwko komukolwiek, a w związku z tym działanie pana ministra Sobonia, Artura Sobonia, było skierowane na to, żeby szukać rozwiązań, jak również jego współpracowników, również członków Rady Ministrów, członków naszego rządu. Te poszukiwania odniosły sukces. Ja się z tego bardzo cieszę, bo przypomnijmy, że górnicy pozostawali na dole. Był to strajk w kilku kopalniach, a w związku z tym no, jednak mimo wszystko nie do końca komfortowa była praca, bo pod pewną presją, ale z drugiej strony oczekiwania społeczne i górników były takie, by poszukać dobrego rozwiązania. I dzisiaj możemy wszystkim powiedzieć, że nikt z górników nie straci pracy. A jeśli będą elementy takie, które pozwolą na to, żeby
skorzystać z odejść dobrowolnych czy z urlopów górniczych, to będą z tego korzystać wszyscy ci, którzy no, praktycznie już są prawie że na mecie swojej pracy, bo pozostaje im kilka lat do emerytury. A w związku z tym w moim przekonaniu tu trzymają kciuki za sukces, za powodzenie tych mediacji. A wracając jeszcze do tych elementów sprawiedliwej transformacji, to żaden euro nie został utracony przez pana premiera. Mało tego, ten fundusz nie zmniejszył się dla Polski. My spełniamy wszystkie warunki. Również w tym porozumieniu został określony deadline, czyli ten finałowy czas funkcjonowania górnictwa takiego głębinowego, węgla kamiennego. A w związku z tym dzisiaj naszym zadaniem jest poszukać takich rozwiązań, takich instrumentów finansowych, które pozwolą na realizację tego ambitnego planu, trudnego planu. Będzie on musiał być notyfikowany w Komisji Europejskiej, a w związku z tym również apeluję do pana europosła i do wszystkich europarlamentarzystów z opozycji, by włączyli się w ten nurt naprawdę bardzo odpowiedzialnej działalności na rzecz interesu Polski. Dlatego, że Śląsk i cały sektor energetyczno-surowcowy jest bardzo ważnym filarem gospodarczym. Ja oczekuję od europarlamentarzystów, dzisiaj parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno się włączają w to, żeby walczyć o te dobre interesy dla Polski, ale również tego oczekuję od opozycji, by tutaj być zgodnym. Wszystkie pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej pokazują, że w kwestiach strategicznych dla ich państw potrafią się łączyć. Ja również chciałbym i życzę tego wszystkim Polakom, by europarlamentarzyści opozycji, również i lewicy włączyli się w to, żeby działać na rzecz Polski. Dzisiaj mamy do osiągnięcia wiele celów. Tym najważniejszym strategicznym to jest przeprowadzenie transformacji surowcowo-energetycznej w taki sposób, by Polska przede wszystkim nie utraciła tego bezpieczeństwa, byśmy mogli korzystać z naszych dóbr i żeby przyszłe pokolenia mogły żyć w dobrze urządzonym kraju, z bezpieczeństwem wszelkiego rodzaju, również tym zewnętrznym, ale i tym dotykającym dostaw energii przecież do wszystkich odbiorców i przemysłowych, i indywidualnych. Panie ministrze, pan poseł Kochut został wywołany jakby do tablicy, ale chciałbym, żeby pan zaczął od tego, za kogo pan trzymał kciuki, a potem odniesiemy się do tej notyfikacji. Ad vocem najpierw może, bo tutaj zostałem wywołany mocno do tablicy i jakby oczywiście, że walczymy o to, żeby jak największe pieniądze spływały do województwa śląskiego i do regionu. Natomiast, tak jak powiedziałem, na tej lipcowej Radzie Europejskiej premier Morawiecki odpuścił 60% z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Takie są fakty. Miało być 8-9 miliardów dla Polski, dla województwa śląskiego. Mamy 3,6 miliarda, z tego 50% tylko do wykorzystania, dopóki nie podpiszemy tej neutralności klimatycznej, więc to nie europosłowie opozycji, to nie europosłowie lewicy tutaj dopuścili się zaniechania, tylko pan premier Morawiecki w tej sprawie. Ja tu nie mam żadnych wątpliwości w tej sprawie i po troszeczkę podobnie jest z tym porozumieniem, dlatego że w tym porozumieniu napisano, że Komisja Europejska musi zaakceptować dalsze fundusze na górnictwo i dalsze fundusze na produkcję energii. I to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Oczywiście ja trzymam kciuki, żeby to się udało. Trzymam kciuki tutaj naprawdę za premiera Morawieckiego, żeby się okazało, że w Brukseli ma silny mandat do tego, żeby Komisję Europejską przekonać, ale przypominam, że w 2016 roku wywalczono, że do 2023 roku przedłużono tą zgodę na pomoc kopalniom i prawdopodobnie to jest graniczna data. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska zgodziła się na dotowanie górnictwa do 2049 roku w takim zapisie, jak to mamy do czynienia w tym porozumieniu. A jeśli chodzi o to, komu kibicowałem, oczywiście kibicowałem wszystkim górnikom, wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego, górnikom w tym sensie, żeby mogli przechodzić na zasłużone emerytury, żeby nikt nie stracił pracy, a jednocześnie chciałbym, żeby po tym 2049 roku powstały tutaj nowe miejsca pracy i żeby ta wyrwa na rynku pracy nie była duża. Jeśli mówimy o rynku pracy, to chciałbym, byśmy chwilę poświęcili małym przedsiębiorstwom, bo dziś rozpoczyna się w Pszczynie Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dziś rano rozmawiałem z prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej i pan Tomasz Zjawiony mówił mi, że 2049 rok jako data graniczna to jest bardzo dobra data, bo te przedsiębiorstwa będą miały szansę przestawić swoją działalność z produkcji czy usług dla branży górniczej. Myślicie panowie, że to jest wystarczający czas i że ci ludzie, którzy pracują dla górnictwa w tych małych i średnich firmach, poradzą sobie, panie ministrze?
Tak, to bardzo szerokie spektrum, bo zwróćmy uwagę, że mamy bardzo dobrze rozbudowane zaplecze naukowo-badawcze. Instytut Górnictwa jest tutaj tym elementem kluczowym, więc ten czas jakby zmiany systemu funkcjonowania, zmiany azymutu na to, żeby jakby zainteresować się innymi możliwościami współdziałania w tym obszarze nauki i biznesu, bo przecież połączenie nauki i biznesu to jest element kluczowy do tego, żeby odnosić sukcesy. To są te elementy, które wymagają czasu i ten czas, żeśmy sobie dali, ten czas w tym porozumieniu został jasno określony i z tego mam też pewną satysfakcję, że ten proces zmian systemowych w obszarze górnictwa jest rozłożony w czasie, ma on pewien elementarny wydźwięk również realności, możliwości transformacji, bo przecież nie jest to nagła, dynamiczna likwidacja kopalń, ale jest to proces, który pozwoli na to, żeby część tego złoża pozostawić jako rezerwuar, jako element strategicznej rezerwy państwa, a część, która będzie sukcesywnie zczerpywana, będzie podlegała procesom zmian systemowych w nowych kierunkach gospodarczych. Ale ja tutaj jeszcze raz podkreślam, pan premier Mateusz Morawiecki we wszystkich swoich wystąpieniach na Radzie Europy podkreśla wagę tego, by Polska mogła w sposób racjonalny przejść ten bardzo trudny proces zmian systemowych. Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi na to potrzebowali ponad 30 lat i my niczego więcej nie oczekujemy. My też oczekujemy tego, że dany nam będzie ten czas około 30 lat, by te zmiany wprowadzić. Druga rzecz, absolutnie nie przegraliśmy ani jednego euro, dlatego że choćby tylko wyznaczenie tego czasu granicznego dla kopalń 2049 wskazuje, że my mamy ambicje, by w polityce energetycznej powiązanej z polityką klimatyczną również szukać rozwiązań neutralności w tym czasie, a myślę, że to technologia będzie tym elementem nowym, który pozwoli na to, żeby tą neutralność uzyskać i ona będzie wypadkową. I jeszcze tylko jedna kwestia co do kibicowania. Bardzo się cieszę, że wszyscy europarlamentarzyści, szczególnie opozycji i z lewicy również nie kibicują, trzymają kciuki, ale pragnę tu podkreślić, panie europośle, nie wystarczy tylko kibicować i trzymać kciuki, należy również działać. Więc działajcie, wspierajcie pana premiera, wspierajcie się wzajemnie, działajcie na rzecz interesu Polski, tak jak to robią wszyscy inni europarlamentarzyści ze swoich krajów i wtedy będziemy mieli tu w Polsce ogromną satysfakcję, że włączacie się w dobrą drogę, w misję, którą realizujecie na arenie międzynarodowej. Ja bardzo tego oczekuję, dlatego że jako były pełnomocnik rządu wiem, jak trudnym jest to resort. To jest resort, który wymaga ogromnie wielkiej wrażliwości i zaangażowania. W tym procesie zmian systemowych trzeba uruchomić wszystkie ogniwa, włącznie z samorządowcami, włącznie z instytucjami towarzyszącymi unijnymi, ale również nie wykluczając wszystkich tych interesariuszy, którzy mają swój cel, a wspomniał tu pan redaktor o przecież otoczeniu górniczym, o biznesie. Nie zapominamy również o nich i nawet w tym porozumieniu, może przede wszystkim w tym porozumieniu, dotykamy równych szans dla wszystkich i tych związanych bezpośrednio z górnictwem i tych w otoczeniu górniczym, bo przecież wiele firm funkcjonujących na naszym terenie w regionie Górnego Śląska to firmy ściśle jakby spozycjonowane pod usługi czy produkcję dla górnictwa. Pan poseł. Panie ministrze, w tej sprawie ja aktywnie działam. 28 stycznia tego roku wysłałem taką interpelację już też do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa właśnie dla sektorów uzależnionych od węgla w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Otrzymałem w kwietniu informację zwrotną z komisji, więc bardzo chętnie panu ministrowi prześlę ten materiał, bo to jest dość ciekawa lektura też w kontekście tego porozumienia. A ja jednocześnie liczę też na to, że pan minister i rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak premier Morawiecki, z kolei poprą tą moją propozycję, żeby Katowice wspólnie z Metropolią w 2029 roku zostały Europejską Stolicą Kultury, bo ta decyzja będzie zapadała w Warszawie i tutaj na pewno przydałoby się dla Katowic i dla całej metropolii to, żeby te pieniądze też na kulturę spłynęły szeroko i liczę na, tutaj też także na wsparcie polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, zwłaszcza pana ministra i zwłaszcza pana premiera Morawieckiego, który przystartował z okręgu katowickiego. Ale to już zupełnie inny temat. Ja bym chciał jeszcze na koniec wrócić do górnictwa.
Rok 2023 to jak dotąd graniczny termin wyznaczony nam przez Unię Europejską. Będziemy się starać o przedłużenie do 2049 roku. Panie ministrze, krótko, jedną minutę ma pan. Co się stanie, jeśli Komisja Europejska powie nam nie? Czy to znaczy, że będziemy mieli znowu napięcie, znowu strajki, znowu pogotowie strajkowe, manifestacje? Jestem przekonany, że pan premier Morawiecki wyznaczy bardzo odpowiedzialnych negocjatorów z naszej strony, tak abyśmy te elementy, które są kluczowe do uzyskania przez nas akceptacji tej drogi, mogli jasno, czytelnie wyartykułować. To nie będzie łatwa droga. Ja jestem zawsze optymistą i patrząc na szklankę, która jest napełniona do połowy, widzę tą połowę pełną, tą część połowy wody napełnionej, ale z drugiej strony w moim przekonaniu, patrząc z perspektywy tego najbliższego okresu, to bardzo istotnym elementem będzie to, czy warunki, które przedstawimy, będą mogły być zrealizowane. I z drugiej strony patrzę też na to z punktu widzenia Unii Europejskiej. My w tych naszych kwestiach objętych porozumieniem i tą umową wstępną określiliśmy parametry, w których nie doprowadzamy do nierówności konkurencyjnej. A w związku z tym w moim przekonaniu jest szansa na to, żeby zapisy, które znalazły się w tym porozumieniu, znalazły akceptację ze strony Komisji Europejskiej i nie zakładam scenariuszy negatywnych. Minuta minęła, pan poseł Kochut na koniec. To samo pytanie, co będzie? No ja niestety nie jestem takim optymistą w tej sprawie, bo dostałem właśnie odpowiedź z Komisji Europejskiej w tej sprawie, o której mówiłem wcześniej. Bardzo chętnie odeślę panu ministrowi. I tutaj Komisja już nie zakłada finansowania dalej zamykanych kopalń, bo ten rok graniczny był generalnie 2018 i w tej sprawie trzeba powiedzieć też sobie jasno, że niestety politycy Prawa i Sprawiedliwości przespali te kilka lat i w kampaniach wyborczych obiecywano też górnikom złote góry, mówiło się o 200 latach wydobycia i zobaczymy, co się wydarzy w Brukseli. No ja liczę na to i naprawdę kibicuję tutaj, żeby premierowi się udało, natomiast wiem, jakie są fakty i wiem, jaka też jest polityka europejska i trudno mi sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska zgodziła się na ten 2049 rok. To był temat. Prawdopodobnie to porozumienie jest pisane palcem na wodzie. To był temat do dyskusji poświęcony górnictwu. Adam Gawęda, były pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji tej branży, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. I europoseł Lewicy Łukasz Kochut z Brukseli również dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Brukseli. Piotr Pagieła, do usłyszenia.